Cześć, witam Was serdecznie w nowej odsłonie Studia Nowa. Wielkimi krokami zbliża się wiosna. Coraz więcej czasu spędzamy na dworze. Zaczynamy projektować, aranżować ogrody i tarasy. Dobrze wiecie, że możemy w tym Wam pomóc. Ale zapewne nie wiecie, jak bardzo poszerzyła się nasza oferta strefy outdoorowej. Do dzisiejszego odcinka pozwoliłam sobie zaprosić Bartka. Bartek jest naszym kierownikiem poznańskiego salonu Grupy Mo. Zaprosiłam Ciebie dzisiaj do studio, abyś mógł nam opowiedzieć troszeczkę więcej o naszej nowej ofercie ze strefy outdoorowej. Co możemy zaproponować naszym klientom? Co możemy zaproponować naszym artykom? Aczkolwiek na wstępie może powrócimy do naszej stałej oferty, którą są tarasy wentylowane. Tak, dobrze, jak najbardziej. Tarasy wentylowane mamy w swojej ofercie już od kilku lat. To dość dawno, dokładnie. Tak, tak. Pokrótce, w kilku zdaniach spróbuję powiedzieć, co to są tarasy wentylowane, jak są zalety, czy się różnią od standardowych, tradycyjnych tarasów klejonych. A jeżeli mowa o tarasach klejonych, dlaczego tarasy wentylowane stają się coraz bardziej popularne? Ponieważ nie używamy w nim kleju kamiennego, tak jak w przypadku tarasów klejowych. Tradycyjnie, standardowy, jak chodzi tutaj, chodzi tutaj o nasz klimat, czyli temperatury, jakie w naszym kraju panują. I duża wilgoć jesienią i zimą, tak? Tak, i wysokie temperatury latem, tak. I niskie. To jest tak zwane ilość przejść przez zero, czyli supek kręci przechodząc przez zero. Wtedy dochodzi do ogromnej ilości naprężeń termicznych w kurtce klejonej, przyklejonej na stałe do podłoża. No i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, pewne, że te płytki po jakimś czasie pękną, odkleją się lub odparzą. No dobrze, ale skoro mówisz, że nie kleimy tych płytek, jak my je montujemy w takim razie, skoro nie używamy tutaj kleju? Płytki w rozwiązaniu tarasów wentylowanych wkładane są na podporach, na wcześniej przygotowanym podłożu, do czego dojdzie. Czyli tak. Pozwolę sobie pokazać, to są tego typu Są tego typu podpory, regulowane wysokość, to jest kolejna zaleta tarasów wentylowanych, że możemy regulować jego wysokość. Czyli mogę też od razu sobie zaprojektować na przykład schody na taras, albo jeden stopień i wtedy reguluję wysokość za pomocą tych tutaj podpór. Tak, jak najbardziej. Te podpory z regulowaną głowicą są w zakresie od 28 mm nawet do 55 cm. Także szerokość rozwiązań zastosowań jest ogromna. Te podpory układamy na wcześniej przygotowanym podłożu. Właśnie chciałam Ciebie o to zapytać, jak musimy przygotować podłoże do zastosowania podpór, a następnie do ułożenia płytek tarasowych. To jest bardzo istotne, ponieważ zanim weźmiemy się za układanie tarasu wentylowanego, musimy przygotować nasze podłoże. Ono musi być utwardzone lub najlepiej sprawdza się betonowa ława. Wtedy mamy pewność, że wszystko na tym ułożę. Musimy pamiętać tylko przy wylewaniu ławy betonowej, aby zachować odpowiedni spadek. Pomiędzy 1 a 2%, czyli 1 do 2 cm na metrze bieżącym spadku w stronę od domu, tak? Czyli woda, która będzie przenikała przez szczeliny w tarasie wentylowanym, będzie odpływała tym spadkiem w stronę naszego ogrodu. I nie będzie się zatrzymywała na przykład na środku tarasu? Nie będzie, ponieważ kolejnym bardzo ważną rzeczą jest zaizolowanie naszej ławy betonowej. To są specjalne hydroizolacje, lub tutaj sprawdzi się nawet najzwyklejsza ława. Jeszcze tylko takie jedno pytanie. Tutaj mamy też przygotowane w naszym salonie, jak wygląda to wszystko od spodu. Widzę też tutaj okablowanie. Powiedz mi, czy jest możliwość przeprowadzenia jakiegoś przewodu elektrycznego pod tarasem? Tak, to jest kolejna z zalet tego rozwiązania. To rozwiązanie pozwala nam, abyśmy w tej szczelinie, która jest pomiędzy naszym podłożem a
poziomem tarasu poprowadzili nasze instalacje elektryczne, jeżeli zażyczymy sobie, abyśmy mieli jakieś fajne oświetlenie ogrodowe w narożniku tego tarasu, doświetlając nas wieczorem, możemy to bez problemu poprowadzić, tak jak jest tutaj pokazane, doprowadzić czy instalację wodną, czy punkt poboru wody, czy kran, jeżeli chcielibyśmy jakiś mieć obok tarasu, te instalacje wodne możemy, tak to nazwę, schować pod naszymi płytkami.